Większość podatków jest odpowiedzią na potrzebę regulacji rynku, gospodarki, co jest jednym z ważniejszych zadań państw. Podatek cukrowy, on pojawił się nie tylko w tym komentarzu. Żeby nie sięgać daleko, macie screen z Wikipedii. Podatek cukrowy, akcyzowy, PIGO. Chciałabym przypomnieć wam dzisiaj, po co są takie podatki. Istnieje powszechny konsensus, że spożywanie nadmiernej ilości cukru ma negatywne efekty dla zdrowia całych społeczeństw. I o ile mamy jako osoby wpływ na to, ile łyżeczek cukru wsypujemy do naszej herbaty, to nie mamy takiego wpływu na ilość cukru, która dodawana jest na przykład do napojów, które w sklepach codziennie kupujemy i czasem od najmłodszych lat spożywamy. A zauważono, że nagminnie poprawia się smakowitość produktów, dosypując do nich cukier. W takim przypadku możemy wprowadzić na przykład normy dla soków, napoi gazowanych itp., ale i na to producenci mają sposoby, przemianują sok na nektar i jalla. Pojawia się więc pomysł podatku. Konstrukcja takiego podatku też nie zawsze może być prosta. Nie możemy dowolnie na swoim rynku okładać podatkiem konkretnych podmiotów. Możemy za to wprowadzić podatek, który taką kolę obciąży, ale i wszystkie podobne produkty wszystkich firm, które spełniają pewne kryteria. I teraz cel jest dobry, wykonanie takie se, a efekt niezadowalający. Trzeba takowy system dopasować, tak by był lepszy i na przykład nie obejmował świeżych jabłek, naturalnych soków jabłkowych albo suszonych jabłek bez dodatku cukru. I wtedy na przykład bylibyśmy zadowoleni. Przepis byłby bardziej skomplikowany, ale uzyskalibyśmy odpowiedni efekt. Kola droższa, sztuczne soki jabłkowe droższe, ale sok z sadu pani Malwiny bez podatku git. No tylko tego nie wymyśli osobiście minister finansów. Potrzebujemy do tego ciebie, pani Malwiny, najlepiej wraz z waszymi koleżankami z branż. No i samego ministra lub jego pełnomocnika, który posłucha, pogada i napisze zmiany. No to teraz część druga, czyli podatek od darowizny. Osoby fizyczne i osoby prawne zasadniczo płacą podatki wtedy, kiedy się wzbogacą. Dla uproszczenia możemy sobie to wyobrazić jako opłatę za pilnowanie praw majątkowych do coraz większego majątku. No i teraz, możemy się umówić, że kiedy dasz komuś coś do określonej kwoty, nie będzie trzeba płacić takiej opłaty, ale od pewne już tak. Dlaczego? Dlatego, że nie chcemy, żeby darowizny stały się sposobem na unikanie opodatkowania, którym jest obłożone na przykład wynagrodzenie. Ale by istniała możliwość wspierania się w rodzinach. Jak widzisz, z tymi przykrymi podatkami coś idzie i nie są to trudne zagadnienia z mechaniki kwantowej. Warto, byśmy dostawali informacje na bieżąco, o co chodzi i byśmy mieli możliwość dyskutowania na temat obecnych rozwiązań, żeby nie robić takich uproszczeń.